Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś pan profesor Antoni Dudek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam w studiu. Szczęść witam. Boże. Szczęść Boże. Panie profesorze, uważa pan, że w Polsce wszyscy stracili na wprowadzeniu stanu wojennego? Wie pan, no nie, wszyscy nie stracili. Była grupa ludzi, która ten stan wojenny wprowadziła, żeby uratować swój monopol władzy i ona nie straciła. Mówię tu o generale Jaruzelskim i jego współpracownikach. Oni na pewno nie stracili, bo oni bronili władzy, którą mieli. A ta władza była powoli, ewolucyjnie wypłukiwana od dołu przez Solidarność. Nie było to takie zabieranie władzy, jak nam się to kojarzy, że nie wiem, tłum wtargnie gdzieś do jakichś komitetów partyjnych, prawda? Solidarność działała pokojowo, no ale jednak jej żądania na przykład usunięcia nomenklatury PZPR z zakładów pracy, pozbawiało partię komunistyczną części władzy. W związku z tym, żeby temu zapobiec, Jaruzelski zdecydował się na wprowadzenie stanu wojennego. Skoro nie stracili, to co zyskali? Iwan, no, zyskali 7 lat, prawda? To znaczy ta władza oczywiście nie rozpadłaby się w roku 81, tak jak to nastąpiło w roku 89, bo sytuacja w Związku Radzieckim była inna. Natomiast gdyby nie wprowadzono stanu wojennego, tak naprawdę mielibyśmy do czynienia z narastaniem sytuacji swoistej dwuwładzy. To znaczy byłaby władza ta główna, która była skupiona w PZPR, ona by nie przestała istnieć. Natomiast Solidarność stopniowo wymusiłaby na władzach na przykład ograniczenie politycznej kontroli nad gospodarką. Mielibyśmy prawdopodobnie system samorządów gospodarczych, taki jak Solidarność w programie Samorządnej Rzeczpospolitej proponowała. Nie wiem, czy to by się sprawdziło, no ale mielibyśmy szansę na przeprowadzenie pewnych eksperymentów ustrojowych, które nie były nam dane przez 13 grudnia, ale mogło być też inaczej. A mianowicie mogła się zrealizować linia Kani, poprzednika Jaruzelskiego, który liczył, że bez uderzenia takiego siłowego typu stan wojenny uda się na tyle podsycić konflikty wewnętrzne Solidarności, które rzeczywiście były, że ona się rozleci na część. I wtedy tak zresztą przekonywał cały czas Breżniewa, że stan wojenny nie jest pilnie potrzebny, bo można metodami politycznymi, to był taki eufemizm, za którym kryła się właśnie taka działalność agentury, akcje propagandowe, które miały doprowadzić do rozłamu w Solidarności. Więc mogło się i tak zdarzyć, że zamiast 13 grudnia w 1982 roku mielibyśmy po prostu podział wewnątrz Solidarności i władze by stopniowo ten ruch zmarginalizowały. Tak też się mogło stać. Ale to tylko jest tworzenie historii alternatywnej, tak. Więc trudno przesądzić, jakby się to potoczyło. Jedno jest pewne, Leonid Breżniew umarł w 11 miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego, a więc relatywnie niedługo, a jego następca Andropow oczywiście nie był Gorbaczowem, ale był promotorem Gorbaczowa, był człowiekiem, który był przekonany, że Związek Radziecki potrzebuje zmian. Nie zdążył ich sprowadzić, bo był schorowany. Później na moment jego przeciwnik, konserwatysta Czernienko, przejął władzę, ale później już protegowany Andropowa Gorbaczow zaczął ten proces, o którym Andropow myślał. Do Związku Sowieckiego jeszcze wrócimy na chwilę później, natomiast ja może pociągnę to pytanie, które zadałem wcześniej. Skoro do 89 roku komunistom udało się pewne wpływy utrzymać, to po 89 roku je utracili, czy jednak stan wojenny miał wpływ na czasy sprawowania rządów przez pierwszego niekomunistycznego premiera Mazowieckiego? Miał. Rzeczywiście ja uważam, że zarówno okres rządu Mazowieckiego, jak i prezydentura Lecha Wałęsy były obciążone czymś, co ja nazywam syndromem stanu wojennego. Otóż ci dwaj politycy, i Wałęsa, i Mazowiecki, ale tak naprawdę bardzo wielu ludzi z przywództwa Solidarności w 89 roku, ale także w 90, miała poczucie, że te zmiany są nie do końca pewne, że ten najpierw po obrodach czerwcowych, prawda, utworzenie rządu, że tak naprawdę ten rząd musi być niezwykle ostrożny, że każde bardziej daleko posunięte, dalej idące posunięcie typu dekomunizacyjnego spowoduje reakcję drugiej strony, czyli powrót do tego, co się wydarzyło 13 grudnia. Mam takie poczucie, że oni uwierzyli, że ten system się rozpadł dopiero, kiedy rozpadł się Związek Radziecki, a przypomnę, to nastąpiło w grudniu 91 roku. Czyli między rokiem 89 a 91 rozciąga nam się bardzo długi okres przejściowy, w którym siły starego reżimu zachowały ogromne wpływy. A proszę zwrócić uwagę, później już jest tylko półtora roku, na które przypada rząd Olszewskiego i ten konflikt o lustrację, który rozbija do reszty elitę Solidarności.
po czym jest rząd Suchockiej przejściowy, po czym są wybory przedterminowe i wracają postkomuniści do władzy. Czyli tak naprawdę ten okres, w którym można było dokonać głębszych zmian, był bardzo krótki i został niestety w dużym stopniu zmarnowany. A zatem ludzie starego reżimu zachowali potężne wpływy w aparacie państwowym, no, choćby wymiar sprawiedliwości, prawda? To, że wymiar sprawiedliwości właśnie został poddany po roku 89 jakimkolwiek zmianom. On został po prostu przejęty tak, jakby to był normalny wymiar sprawiedliwości państwa prawa. Został uznany, że to jest taki normalny wymiar sprawiedliwości, czyli ci sędziowie, prokuratorzy są po prostu w pełni odpowiedzialni, niezawiśli, niezależni, lojalni wobec demokratycznej władzy. No, w rzeczywistości wiemy, jak ten aparat wymiaru sprawiedliwości był tworzony przez dekady PRL-u. Kogo tam kierowano, a komu blokowano możliwość robienia karier. Jeszcze wielu, że tak powiem, patriotów, ludzi uczciwych się jakby pokazało w wymiarze sprawiedliwości swoją twarz w okresie rewolucji solidarnościowej. I ich wszystkich bezwzględnie w stanie wojennych usunięto. A więc tą nieliczną część ludzi, która rzeczywiście miała inne spojrzenie na to, której zależało na niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, została po 13 grudnia z tego wymiaru sprawiedliwości usunięta. Więc on został w latach 80. jeszcze bardziej, powiedziałbym, podporządkowany władzom komunistycznym. Po czym po roku 89 nic nie zrobiono. Tak. On został przysięgany. Odwołano kilka najbardziej skompromitowanych prokuratorów, na czele z prokurator Bardonową, ale na tym koniec. No, zwyciężyła koncepcja sformułowana przez profesora Strzembosza, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, że środowisko się samo oczyści. I ten sam profesor Strzembosz po latach przyznał, że to się nie udało, że to był błąd. No ale co się wydarzyło na początku, to już się mleko się rozlało. Ale to jest pytanie, czy rzeczywiście strach pierwszego niekomunistycznego premiera Mazowieckiego czy innych działaczy Solidarności, także sprawujących władzę w tamtym okresie, strach przed pewnym buntem, tak jak pan powiedział po stronie PZPR, miał, no był realny, czy raczej nie? No bo PZPR pytanie, jednak nie była bardzo zwartym blokiem partii generalskiej. Tak. PZPR, wie pan, w ogóle się okazał wydmuszką, która w 89 się rozsypała, jak przegrali wybory czerwcowe. No natomiast została rzeczywiście struktury wojska i służby bezpieczeństwa. I to było już zupełnie co innego, bo tam byli ludzie znacznie bardziej bezwzględni, lepiej zorganizowani. Ja powiem tak, wie pan, tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, do czego oni byli wtedy zdolni, no bo nie sprawdziliśmy tego. Natomiast moja hipoteza jest taka, że jak długo im fizycznie nie zagrażałoby bezpieczeństwo, znaczy nie byliby zagrożeni w rozumieniu takim, że ktoś ich chce aresztować, czy tym bardziej pozbawić życia, tak długo im po broń by nie sięgnęli, bo oni sobie zdawali sprawę, że sytuacja geopolityczna się zmieniła. Ba, wielu z nich uznało, że w tej nowej gospodarce rynkowej sobie świetnie poradzi i wielu sobie poradziło. Więc mówiąc krótko, moim zdaniem ich opór przeciwko zmianom byłby znacznie mniejszy, niż się realnie obawiali czy Mazowiecki, czy później Wałęsa. Oni po prostu się spodziewali, wie pan, to kiedyś po latach generał Kiszczak żartobliwie powiedział, kiedy w 2009 roku w końcu weszła w życie ustawa dezubekizacyjna, czyli obniżono im nieco świadczenia emerytalne, on z uśmiechem powiedział, no 20 lat zajęło Solidarności obniżenie nam emerytur. Więc oni się spodziewali, że tego typu działania represyjne będą podjęte, skoro oni podejmowali taką skalę represji wobec polskich niepodległościowców przez lata, to się spodziewali odwetu może nie krwawego, ale no takiego, który będzie polegał, że niektórzy ludzie będą musieli pożegnać ze stanowiskami, inni z przywilejami i to właściwie nie nastąpiło do roku 93. By bardziej zdziwieni. A w 93 roku oni wygrali wybory, przy czym przypomnijmy, to jest wina polskiej prawicy, bo wynik wyborów w 93 był taki, że SLD przejął władzę, mając poparcie na poziomie 20% wyborców. Tylko, że prawa strona nie wyciągnęła wniosku z progów wyborczych, które wtedy wprowadzono i w efekcie ponad 30 parę procent mandatów, głosów zostało, jakby nie przełożyło się na mandaty. Efekt był taki, że SLD i PSL zdominowały Sejm drugiej kadencji, w efekcie czego na przykład przegłosowano czy wycofano wniosek do Trybunału Stanu dla autorów stanu wojennego i cały szereg zmian. Jakby oni poczuli się zalegitymizowani w sensie demokratycznym przez część, zaledwie 1/5 głosujących Polaków, ale jednak uznali, że to im daje jakby prawo do obecności w polskim życiu publicznym. A przypomnijmy, że w Sejmie pierwszej kadencji, tym wybranym jeszcze w 91 roku, na początkowo obok polityków, posłów SLD nie chciał nikt siadać. Taki był poziom jakby traktowania ich jako no po prostu spadkobierców. Tak. Po czym od roku 93 oni zostali zalegitymizowani, więc ten stracony został ten pierwszy okres początku lat 90. Jeszcze raz na chwilę wrócę do tego syndromu stanu wojennego w okresie rządów, pierwszych rządów po odzyskaniu niepodległości. Sądzi pan, że komuniści, że no powiedzmy tak, generałowie mieliby na tyle duże wpływy w wojsku,
że mogliby go użyć? W jakim zakresie? Wie pan, oczywiście... No bo to jest dosyć duże pytanie, no bo samymi służbami specjalnymi takiego buntu raczej się nie dało zrobić. Nie, oczywiście wojsko byłoby tu decydujące. Nie, no, jest faktem oczywiście, że generał Jaruzelski miał ogromne wpływy w armii. Przez całą dekadę lat 90. są na to liczne dowody. No na jakim poziomie? Natomiast właśnie, to znaczy, wie pan, czym innym jest mieć wielu znajomych generałów, a czym innym nakłonić tych generałów po raz kolejny, żeby zrobili to samo, co zrobili w 81 roku, tylko w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej. Bo jednak fakt, że grupa przywódców Solidarności była dotknięta tym syndromem grudniowym, o którym mówię, nie znaczy, że ci różni generałowie i pułkownicy też byli nim dotknięci. Oni widzieli, co się stało. Oni zobaczyli najpierw okrągły stół, później wybory czerwcowe, które nawet w okręgach zamkniętych przyniosły zwycięstwo Solidarności, a później zobaczyli jesień narodów, zobaczyli upadek muru berlińskiego, wreszcie zobaczyli w grudniu 89 roku egzekucję Nikolaja Czałszewsku. Ja myślę, że to był moment, który zrobił na ludziach z aparatu władzy PRL-owskiego ogromne wrażenie. Oni czekali, co będzie dalej. No a później nastąpiło właśnie wielkie nic. To nic znaczy, nie, tak, no nic nie nastąpiło, tak, bo nastąpiła wojna na górze, konflikt wewnątrz obozu solidarnościowego. W efekcie zmarnowano te lata na podjęcie realnych działań dekomunizacyjnych. No właśnie, wróćmy do samego stanu wojennego. Ciągle, co roku właściwie serwuje nam się, głównie Gazeta Wyborcza serwuje nam taki niby dylemat, że Wojciech Jaruzelski, generał Wojciech Jaruzelski jest tym, który uratował właściwie Polskę przed wejściem wojsk sowieckich, no bo wprowadził stan wojenny. W tym roku na przykład taki sztandarowy argument, że nawet na granicy z NRD czołgi grzały już silniki. To... Wie pan, ja też słyszę o tym od lat. Oczywiście te czołgi tam były, one grzały, one nie tylko na granicach stały, ale na terenie Polski były cały czas manewry. I to wszystko jest prawda, tylko to był element wielkiej operacji psychologicznej, która się zresztą świetnie udała, pewnej socjotechnicznej operacji, której celem było przekonanie Polaków już wtedy, że nieuchronną alternatywą dla stanu wojennego jest interwencja wojsk Układu Warszawskiego. Dlaczego? No po to, żeby opór był jak najmniejszy. I to od początku, kiedy robiono te wszystkie manewry, zakładano. Natomiast kiedy w grudniu 81 roku, i to są twarde na to dokumenty, na kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego, generał Jaruzelski spotkał się z marszałkiem Kulikowym i przedstawił mu wszystkie plany. I powiedział, że zakłada, że uda się to zrobić własnymi siłami. Ale jeżeli by się nie udało, czy może liczyć na wsparcie Armii Czerwonej? Marszałek Kulikow przekazał prośbę Jaruzelskiego do Moskwy. 10 grudnia zebrało się Sowieckie Biuro Polityczne i po dyskusji stwierdziło, że trzeba przekazać Jaruzelskiemu, że na pomoc wojskową nie może liczyć. Gospodarczą, polityczną tak, ale nie wprowadzi. Musisz sobie radzić sam. A zatem Jaruzelski dostał tą odpowiedź i on wiedział, że nie grozi nam w grudniu 81 sowiecka interwencja zbrojna. Oczywiście to nie znaczy, że nigdy w żadnej sytuacji Rosjanie by nie wkroczyli. Gdyby się poczuli zagrożeni w rozumieniu ataków na ich bazy wojskowe, gdyby zaczęły się jakieś samosądy w Polsce, to wtedy oczywiście oni by wkroczyli, tylko że nic takiego nie miało miejsca, bo to nie był rok 56 w Budapeszcie, gdzie rzeczywiście dochodziło do samosądów, wieszano agentów czy funkcjonariuszy tajnej policji, palono komitety, prawda? To była zupełnie inna sytuacja. Więc mówiąc krótko, Związek Radziecki oczywiście był zaniepokojony tym, co się dzieje w Polsce. Chciał, żeby z kontrrewolucją sobie władze komunistyczne w Polsce poradziły, ale żeby to zrobiły własnymi siłami. I na to są twarde dokumenty, więc a te wszystkie manewry oczywiście były prowadzone, bo jak mówię, ich celem było przekonanie, wdrukowanie w świadomość Polaków, przeświadczenia, że interwencja jest o krok. Natomiast mówię, gdyby te dokumenty mówiły o coś innego, no to wtedy mielibyśmy jasność. Dziś po latach możemy powiedzieć jasno, to była gra psychologiczna, którą świetnie rozegrano i do dziś wielu Polaków jest jej ofiarami. No właśnie, czy komuniści, powiedział pan wcześniej, że Związek Sowiecki właściwie w tamtym czasie już przygotowywał się do pewnych zmian, no, miał świadomość, władze sowieckie miały pewną świadomość tego, że te zmiany są nieuchronne. Czy w Polsce również władze komunistyczne bardziej obawiały się społeczeństwa i tego ruchu, tych zmian, czy właśnie już zaczynały myśleć o tym, że trzeba się przygotować do nadchodzących nieuchronnie zmian? Wie pan, nie. Myślę, że jeszcze w 81 roku tej świadomości, że te zmiany będą, nie było. Oczywiście Jaruzelski był trochę między patrząc młotem... na półki w sklepach, nie wiem. Wie pan, nie. Znaczy między, on, Jaruzelski był między młotem a kowadłem, tak, to prawda. Znaczy, bo z jednej strony była zrewoltowana część społeczeństwa, z drugiej strony była presja Moskwy, żeby coś z tym zrobić. Jego poprzednik, Stanisław Kania, tej presji nie wytrzymał. On tak naprawdę oddał urząd pierwszego sekretarza na 3 miesiące prowadzenia stanu wojennego, bo ta jego gra na zwłokę prowadzona przez rok już go psychicznie wyczerpała. On po prostu nie był w stanie dalej tej presji Moskwy, która była, podołać. Natomiast Jaruzelski
poszedł nie po to, żeby dalej grać z Moskwą, tylko żeby wykonać jej polecenie. I zrobił to najlepiej jak umiał, a że nastroje społeczeństwa były już takie, jakie były, to skala oporu przeciwko stanowi wojennemu nie była tak duża. I okazało się, że jego diagnoza sytuacji była dobra. Dlaczego? Bo ludzie byli zmęczeni. Przez kilkanaście miesięcy żyli w cieniu właśnie rzekomej sowieckiej interwencji, która rzeczywiście wydawała się o krok. I przede wszystkim tych potwornych problemów z aprowizacją, tym straszeniem ludzi, że za chwilę będzie zima i będą przerwy w dostawach ogrzewania, energii elektrycznej, bo tak straszono przecież. Proszę sobie poczytać gazety, w wiadomościach telewizyjnych mówiono jesienią 81. To była tak zwana propaganda apokalipsy, klęski, katastrofy. I to wszystko sprawiało, że stan wojenny został przez wielu Polaków odebrany z ulgą. No, nareszcie się skończy ta anarchia, ten chaos. Po czym Jaruzelski obiecał, że przeprowadzi reformy gospodarcze. No i widzieliśmy przez całe lata 80. jak te reformy generała Jaruzelskiego wyglądały, a właściwie jak ich nie było. Prawda? Bo było mówienie o reformach zamiast samych realnych reform. No i efekt był taki, że w momencie, kiedy Związek Radziecki zaczęły się zmiany, w Polsce system był już tak spróchniały, że nawet jego najwierniejsi obrońcy, ci właśnie z aparatu bezpieczeństwa, z wojska, nie bardzo chcieli bronić tego systemu, co pokazał przebieg wydarzeń roku 89. Natomiast chcieli zachować wpływy. Nie chcieli już bronić niewydolnego systemu gospodarczego, natomiast oczywiście nie chcieli... A teraz chcieli się ustawić i tak. To im się w dużym stopniu udało. Choć nie wszystkim, żeby była jasna. Panie profesorze, 100 ofiar śmiertelnych, o które wiemy, stanu wojennego, ale tych ofiar jest znacznie więcej. Dlaczego historycy nie... Wie pan, mają szansę dotrzeć do tej liczby? Nie, wie pan co, ja panu powiem dlaczego. Dlatego nie ustalimy nigdy tego, ponieważ największa ilość ofiar stanu wojennego, poza tymi, które znamy, to są ofiary przerwania łączności na kilka tygodni. Jeżeli na kilka tygodni wyłączono telefony, to my nigdy nie wiemy, jaka część osób, które wtedy zmarły, a zmarły wtedy tysiące ludzi, i tak by zmarła, a jaka część zmarła, bo się nie udało wezwać karetki pogotowia. A także inne problemy komunikacyjne, które wtedy były, ale to pogotowie jest takie najbardziej spektakularne. Więc tak naprawdę nie sposób policzyć tego, bo jak to zrobić, prawda? No trzeba by każdy przypadek badać medycznie, ale to jest przecież beznadziejna sprawa. No więc nie wiemy. Proszę sobie teraz wyobrazić dzisiaj sytuację, w której na kilka tygodni, w jednych to było w różnych rejonach kraju różne, ale zostaje wyłączona wszelka łączność, czyli telefony komórkowe, stacjonarne, ale także internet przestaje działać. To jest realna rzeczywistość. Proszę zobaczyć, ile tragedii ludzkich się wtedy może wydarzyć, prawda? Kiedy nagle łączność przestanie działać. To zrobił Jaruzelski 13 grudnia. Na wiele tygodni wyłączył łączność telefoniczną. Jedyną, jaka wtedy realnie była. Bo nie było internetu przecież, ani tym bardziej telefonii komórkowej. Czy rzeczywiście te strzały, które padły w kopalni Wujek, czy rzeczywiście te strzały były, nie wiem, patrząc od strony władz komunistycznych, nie wiem, uzasadnione? Nie, wie pan co, absolutnie nie, dlatego że 16 grudnia... No bo my jakby mamy jasne stanowisko na ten temat, tak? Tylko pytamy o to, jak to było postrzegane po tej drugiej stronie. Wie pan co, to była demonstracja siły, dlatego że tak naprawdę, że stan wojenny się uda, było wiadomo już mniej więcej 14 i 15 grudnia w poniedziałek i wtorek, ponieważ większość zakładów pracy nie podjęła strajku. A to był główny problem dla Jaruzelskiego współpracowników, że większość zakładów stanie. Otóż do strajków doszło w nieco ponad 200 zakładach pracy, z czego tylko w 40 kilku nie przerwano tego strajku, kiedy zakłady zostały otoczone przez milicję i wojsko i prokuratorzy tam przez megafony zaczęli czytać dekrety. Tylko w 40 kilku trzeba było rozbijać bramy, czy tam ogrodzenie i wprowadzać zomowców, którzy siłą wyrzucali strajkujących. I w związku z tym tak naprawdę ci strajkujący nie stawiali oporu z wyjątkiem kopalń. I było jasne, że w kopalni Wujek, zwłaszcza, że dzień wcześniej doszło do też protestów i walki i użycia broni w manifestie lipcowym, tam na szczęście nikt nie zginął, byli tylko ranni, było wiadomo, że w Wujku kurnicy się będą bronić. Można było zrobić to samo, co zrobiono z kopalniami ziemowych i Piast, których nie ruszano w ogóle, aż strajk się skończył. Można było otoczyć i czekać. Ale Jaruzelski chciał zrobić pokaz siły i dlatego, mimo że tam dowodzący mówił w pewnym momencie, musimy się wycofać albo użyć broni, nie dostali odpowiedzi. Zostawiono ich samym sobie, więc użyli broni, bo mieli do tego prawo, dane im przez Kiszczaka. Czy dla propagandy? Wie pan, myślę, że chodziło o pokazanie siły. Wie pan, myślę, że to miał być pokaz siły, że my, bo wie pan, bo były kopalnie ziemowid i Piast, gdzie górnicy zeszli pod ziemię. Tak. I tam nie próbowano wchodzić. Przecież w tych kopalniach strajkowano w jednym przypadku aż do Bożego Narodzenia, a w drugim aż po Bożym Narodzeniu pod koniec grudnia się strajk skończył. Więc to były najdłuższe strajki przeciwko stanowi. Tam nie wchodzono. I jakoś się nic nie stało, prawda? Polska Ludowa się nie rozleciała. Więc kopalni Wujek można było nie szturmować, albo można było ten szturm przerwać w momencie, kiedy się stało jasne, że ci górnicy się bronią po prostu tak, jak potrafią, czyli pikami, łomami, no, łańcuchami i tak dalej, prawda? Ale żeby ich złamać, ich opór,
użyto broni. I naprawdę mogło tego nie dojść, tylko trzeba było chwilę pomyśleć. Tylko, że Jaruzelski moim zdaniem chciał pokazać swoją determinację i pokazał ją. Bo rzeczywiście po wprowadzeniu masakry w kopalni Wujek część strajków się załamała. Tych nielicznych, żeby była jasność, ale na wieść o tym, że strzelają, masa ludzi stwierdziła, że jednak no, nie będzie ryzykować życia i przerwała te strajki. Więc w tym sensie, ale ta skala tych strajków była nieduża, więc tak naprawdę stan wojenny było wiadomo, że się uda, tylko Jaruzelskiemu chodziło o czas. Chodziło o to, żeby pokazać, że już po tygodniu wszystko jest posprzątane. No i było. Tylko, że zginęli ludzie. Czy to dlatego, że system sprawiedliwości, że wymiar sprawiedliwości w Polsce nie został zdekomunizowany, w dalszym ciągu nie ma odpowiedzialnych za te strzały, za te ofiary? Wie pan co, za wprowadzenie samego stanu wojennego. Ja nie wiem, czy to jest jedyna przyczyna, natomiast faktem jest, że nie udało się generała Jaruzelskiego ani postawić najpierw przed Trybunałem Stanu, co zablokowało Sojusz Lewicy Demokratycznej w Sejmie drugiej kadencji, a później próba podjęcia z oskarżenia prokuratorów IPN-u procesu przed Sądem Okręgowym w Warszawie, no niestety zostało zastosowane to, co jest przekleństwem w ogóle polskiego wymiaru sprawiedliwości, a więc przewlekłość postępowania, które moim zdaniem w rok mogłoby się spokojnie skończyć. No, po dwóch latach trwania procesu generał... Ja tego nie kwestionuję, to jest bardzo wiekowy człowiek. Miał już na tyle mocne dokumenty lekarskie, że rzeczywiście być może nie może odpowiadać, chociaż jego udział w obchodach w tym roku 90. urodzin pokazuje, że no, nie jest w stanie aż tak dramatycznym. Więc moim zdaniem tutaj brakło pewnej determinacji, żeby ten proces udziałem generała Jaruzelskiego dokończyć, zwłaszcza, że dokończono go z Kiszczakiem i Kiszczak został formalnie skazany. Natomiast przecież nie chodzi też nam o to, żebyśmy Jaruzelskiego wsadzali do więzienia, bo to rzeczywiście dzisiaj byłoby odebrane jako niehumanitarny człowiek. Chodzi o to, żeby on utrzymał w imieniu Rzeczpospolitej wyrok, żeby go usłyszał. No i tego wyroku on nie usłyszał. Jedyne, co usłyszał, to wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w 2011 roku jednoznacznie orzekł, że wprowadzenie stanu wojennego było nielegalne z punktu widzenia prawa PRL-owskiego. I to potwierdziło opinie prawników podnoszone od roku 1981, że Jaruzelski też zakpił sobie nawet ówczesnej konstytucji PRL. No to trochę za mało. Panie profesorze, dziękuję za przejście do programu. Państwa gościem był profesor Antoni Dudek, Uniwersytet Jagielloński. Jeszcze raz dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na program Polski Punkt Widzenia jutro 21:40.